Ratowice, przy mnie pan Jarosław Jagielski. No, pan Jarosław Jagielski ma wiele funkcji. Po pierwsze jest sołtysem sołectwa Ratowice, po drugie jest radnym Rady Gminy Czernica, po trzecie jest przewodniczącym Rady Gminy Czernica, a po czwarte to najważniejsza sytuacja. Został sołtysem roku, gratulacje. Dziękuję. Proszę coś o tym powiedzieć. Odbierał pan wczoraj trofea w Warszawie, tak w gmachu Senatu Rzeczypospolitej. Proszę coś bliżej powiedzieć na ten temat. Tak, to prawda. Wczoraj odebrałem statuetkę sołtysa roku. Na zaproszenie, tak jak wspomniałem wcześniej, marszałka Senatu pana Borysewicza dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w gali wręczenia nagród. Ponad 40 tysięcy sołtysów, którzy funkcjonują, działają na terenie naszego kraju. Znalazłem się w gronie 12 laureatów, którzy otrzymali statuetkę sołtysa roku. Są to równorzędne statuetki, żeby to od razu wyjaśnić, 12 osób, które je otrzymało, no jest tym wyróżnieniem jakby potraktowane. A proszę powiedzieć, bo na pewno Państwa to ciekawi, mnie też, jakie kryteria, co trzeba było spełnić, żeby zostać takim sołtysem roku? W moim przypadku sytuacja była taka, że po prostu osoby, które w ten sposób chciały docenić moją pracę, moją dotychczasową działalność, zgłosiły do kapituły Gazety Sołeckiej moją kandydaturę jako tego, który no, powinien się ubiegać o tą statuetkę sołtysa roku. No i przyznać trzeba, że Ratowice są prężną miejscowością. Wiele tutaj się wydarza, bardzo ciekawych rzeczy. Jest to środowisko, proszę Państwa, tutaj bardzo zgrane, potrafią wiele rzeczy dokonać. No, takim chyba sztandarowym Waszym działaniem to są wieńce dożynkowe, z którymi jeździcie to tam, zdobywacie laury, prawda? Proszę też coś o tym powiedzieć. Znaczy, ja powiem tak, wieńce to jest taka specjalna działalność tutaj grupy, która działa na terenie Ratowic. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że stało się to w 2003 roku, że stworzyła się taka grupa, która chcąc inaugurację dożynek gminnych w jakiś sposób szczególny tutaj docenić i wieniec dożynkowych, który został wtedy przygotowany, byli to żniwiarze, żniwiarka i żniwiarz normalnej wielkości postaci człowieka, także wtedy zawiązał się jakby taki klub osób, które mają tą pasję plecenia tych wieńców i nie ukrywam, że to się rozwinęło bardzo, bardzo szeroko, bo na przestrzeni kolejnych lat, kiedy ta pasja ewoluowała i kiedy no, w tej kwestii dużo się działo, zdobyliśmy 3 razy pierwszą nagrodę na dożynkach wojewódzkich, raz nagrodę specjalną i dwa razy drugie miejsce też na dożynkach wojewódzkich, już nie mówiąc o tym, że trochę znudziliśmy się na terenie gminy, bo startując w dożynkach gminnych, no tutaj zawsze wiodącą grupą była grupa wieńcowa z Ratowic. Panie, które naprawdę bardzo precyzyjnie odtwarzają tutaj historię w tych wieńcach, przekazują młodym te wartości, które ten wieniec wnosił jakby w nasze życie. Ja się cieszę, bo miałem okazję jakby tą grupę promować, jakby wysyłać na takie głębokie wody. Grupa się sprawdziła i powiem szczerze, że niejednokrotnie, kiedy w kapitule, która oceniała te wieńce, osoby profesjonalnie przygotowane do tego były pod wielkim wrażeniem, wielkim podziwem, że no, skromne panie gospodynie domowe z Ratowic potrafiły tak precyzyjnie tutaj oddać te wartości w tym wieńcu dożynkowym. Wypada tylko pogratulować. Proszę zobaczyć, że trofea są bardzo piękne. No, chyba wszyscy się cieszymy, bo to jest nie tylko święto Ratowic, ale to święto całej naszej gminy. No, to nie jest byle co, że z naszej gminy akurat sołtys jest sołtysem roku. Więc panie Jarosławie, jeszcze raz ogromne gratulacje. No i czekamy na kolejne osiągnięcia. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, bo takie często zadawane jest mi pytanie, jak to zrobić, żeby taki sukces osiągnąć i co trzeba wykonać, żeby znaleźć się w grupie tych 12. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby być blisko drugiego człowieka i z tym człowiekiem współpracować.
Mówiąc krótko, sołtys bez sołectwa nigdy nie zostanie sołtysem roku. Oczywiście, oczywiście. Tak jak ksiądz bez parafii, tak samo sołtys bez swoich mieszkańców, bez ludzi, z którymi może współpracować, nie osiągnie żadnego sukcesu. Ja to zawsze i wszystkim podkreślam, że bez ludzi nie ma sukcesu. I ten sukces, który ja dzisiaj osiągnąłem, którego statuetki symbolizują te osiągnięcia, nie osiągnąłbym bez swoich współpracowników, bez mieszkańców, bez ludzi dobrej woli, którzy spontanicznie w tym wszystkim biorą udział. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Dziękujemy panu Jarosławowi, dziękujemy także mieszkańcom Ratowic, no i nie tylko, i wszystkim osobom życzliwym, które w czymkolwiek pomagają i emanują jakąś dobrą, taką pozytywną energią, no i są twórcze. Jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, 10 lat jestem sołtysem i do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby któraś osoba odmówiła mi współpracy. I to jest właśnie klucz. No 10 lat, kto by pomyślał, że to już 10 lat minęło. Jeszcze raz, gratulacje, wszystkiego dobrego. Dziękuję.